Kolejne osoby związane z kradzieżami katalizatorów zostały zatrzymane przez słupskich policjantów. Funkcjonariusze zabezpieczyli też narzędzia, które służyły im do popełniania przestępstw. Zatrzymani to 27 i 28-latkowie. Dokładne przeszukanie ich mieszkań doprowadziło do znalezienia przedmiotów służących do popełniania przestępstw. Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy. Łącznie usłyszeli 4 zarzuty i wkrótce odpowiedzą za przestępstwo. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Pijanego 48-latka, który jechał samochodem na policyjne przesłuchanie, zatrzymał patrol policji. Mężczyzna był wezwany w charakterze podejrzanego o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. 48-latek miał prawie 2 promile alkoholu we krwi. Na przesłuchanie nie dojechał. Mężczyzna został przewieziony do komendy, a pojazd odholowano na policyjny parking. 48-latek usłyszał zarzuty za popełnione przestępstwa. Grozi mu do 2 lat więzienia. Do niebezpiecznej kolizji doszło na ulicy Piłsudskiego w Słupsku. Jadący osobowym samochodem 70-latek wykonał gwałtowny manewr i odbił pojazdem w prawo. Samochód dachował i zatrzymał się na lampie. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca tłumaczył, że próbował ominąć zwierzę, które wtargnęło na jezdnię. Na miejscu pracowali policjanci i strażacy.